Porządki wiosenne w naszym mieście potrwają do końca kwietnia. Jako pierwszy zabrał się za nie zarząd Drugi Zieleni. Harmonogram prac ratusz ustalił wspólnie z przedstawicielami miejskich firm i spółek oraz spółdzielni mieszkaniowych. Odpowiedzialne za porządki instytucje mają uporać się z nimi do końca kwietnia. W Suwałkach oprócz sezonowego łatania dziur w drogach, malowania poziomych i odnawiania pionowych oznaczeń, zarząd Drugi Zieleni zajmie się też nasadzaniem roślin. Do końca kwietnia mają lśnić latarnie uliczne, autobusy oraz przystanki autobusowe. ZBM i spółdzielnie mieszkaniowe sprawdzą stan techniczny znajdujących się na placach zabaw urządzeń. Przeglądem swojego taboru zajmie się też przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej. Z kolei na Wydziale Architektury i Konserwatorze ciąży obowiązek inwentaryzacji budynków zabytkowych. Administracja miejska, jak co roku, wystosuje pisma do wszystkich placówek oświatowych z prośbą o jak najszybsze uporządkowanie terenów przyszkolnych. Straż Miejska ma zająć się egzekwowaniem czystości w całym mieście.